Cześć. A tutaj pokażę pojedynek z perspektywy przeciwnika, tak jak to zwykle. Najpierw poleciał na czołówkę z kim tam kawalnikowym, ale nic tam sobie nawzajem nie zrobili. Zobaczył mnie i też oczywiście na czołówkę chciał, ale ja mu odbiłem sprzed nosa i tylko mnie tam trafił w to kółko ogonowe i nic poza tym mi nie zrobił. Próbuję się kręcić, tu znowu jeszcze trochę przewagi pułapu, ale już dzięki Rolling Scissors wykonywanym przeze mnie zaczyna ją tracić. W przeciwieństwie do mnie przeciwnik nie operuje przepustnicą, nie operuje sterem kierunku, no i lotek używa już dużo za późno, w momencie kiedy ja go przechodzę, zamiast wtedy kiedy tuż przed przejściem. O, tutaj chyba jednak skręcił przepustnicę, tak przynajmniej słychać, ale to już jest trochę za późno dla niego niestety. I tutaj widzicie, cały czas przegrywa ten Rolling Scissors, a ja powoli, lecz nieubłaganie wysuwam się na pozycję do oddania strzału i następuje to w tej chwili. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się, cześć.